Witam bardzo serdecznie, 111 część przed nami, więc eksplorujemy poziom 8. Do przodu, wio! Jak na razie... Uj, co to było? Chyba to jest... mistrz podziemi. Damy mu radę? No nie wiem, lutujemy, zobaczymy. Ale było pełne zaskoczenie. Tak, to jest mistrz tego. Dobra, spróbujmy go uspać. Tak. Najpierw zobaczymy, co się da zrobić, a potem się okaże, no. A potem się okaże. Wielka ściana, tak? O, padł tak szybko? Nieprawdopodobne. No, potężne musiał dostać lanie. Nic nie zostawił, tylko nas wystraszył trochę. Okej. Trochę mnie wystraszył, trzeba przyznać, bo tak się nagle... Znowu! A to on będzie tak cały czas chyba nas atakował. No to jak tak, no to może on nie jest taki jakiś przeciężki. O, da się go uspać. Spokojnie. Sparaliżować się go nie da. No i padł, po raz drugi. Okej. Dobra, popatrzmy na mapę. A coś nas cofnęło. Czyli gdzieś tu musi być cofający ten. Okej, idę powoli. Nie wiem, ile jeszcze kroków mam zrobić. Jeszcze idę dwa kroki, tak? Raz. A, czyli właśnie. Właśnie, a to łobuzerstwo. I tak tutaj nic nie ma. Tak, oprócz tego, że z tym gościem musimy się co jakiś czas zmierzyć. Dobra, spróbujemy może teraz na wszystkim, co mamy. On malutkie zadaje obrażenia, to nie jest jakiś taki... Ale... Potrafi takie czary rzucać, tak? Jak nie śpi, to jest trochę wytrzymały na uderzenia. No ale Conan ma potęgę w swoich ramionach. Mu się leczy coś? Nie. O, przyłożył. No, czasem potrafi przywalić, widzę. Okej, nabijamy doświadczenie póki co. Czyli nie da się go... Okej, już mnie obróciło. Dobra, teraz tu z powrotem. Pewnie się znów z nim zetknę. A jak? Bo tutaj tylko chyba z nim będę walczył przeważnie. Dobra, weźmy go... Usypiajmy po prostu. Zobaczmy, jak na niego działają inne czary. Zobaczmy, jak Zikal na niego zadziała. A tutaj co byśmy dali? Zenonadar? Nie, nie ma sensu. Spróbujmy, czy da się go zamotać jeszcze. Okej. Okej. Usypianie idzie szybko. Jak jest uspany, to jego obrona widzę, że dość mocno spada. A poza tym inne czary widzę, że trochę odpiera. Okej, teraz lutujemy wszystkim, co mamy. On się nie obudzi. Brakuje tych jeszcze tak 50-60 punktów, żeby go od razu załatwić. No. No to chyba będziemy mieć tylko z nim, tak mi się wydaje, walkę. No, niekoniecznie.
Co tutaj mamy? Aha, zielarzy. I tych, tak? Dobra. To tych z tyłu tam potraktujmy odpowiednio. A to pandemonie rzućmy. Niech się dzieje. Tam ci jeszcze jeden już odpłynął. Bo ci uzdrowiciele to nie są mile widziani. Dobra, ale tutaj widzę, że popłynął. Jeszcze jeden przetrwał. O, jak się wyleczyli. Gotujemy wszystkim, co mamy teraz. No i już po nim. Super. I tą ładujemy wszystkim, co mamy. Ok. Dobrze, tylu padło, ale tyle doświadczenia, co daje ten jeden mur, to nic tutaj nie daje. Czy coś możemy zidentyfikować? Możemy. O, bardzo dobrze. Dobra, zobaczmy, kto tutaj to ma. Handover. Nowe znowu są rzeczy. O, jeszcze mamy 12 tych. Spoko. Spoko. Dobra, idziemy stąd. Wchodzimy w te drzwi. I zapisujemy. Ciekawe, czy tutaj teraz będzie ten cały mistrz podziemi, tak? Dobra. Ta nie stanowi żadnego zagrożenia. Generalnie. O, kogo byśmy tutaj odmłodzili? Dawaj. Zobaczmy, tu mam 64. Dobra. Do 40 lat go odmłodzić to będzie trochę trudno, ale no, jest to możliwe. Dobrze, zapiszemy, bo mamy zawsze jakiś minerał. Się oczywiście przyda. Czy coś możemy zidentyfikować? Jakaś broń, Litto. A, to jest broń, która kiedyś może miała jakieś znaczenie. Nie cofnęło mnie nigdzie, nie. Dobra. Muszę przyznać, że to bardzo dziwny ten labirynt tu jest. O, to już po nas. To już jest koniec. Żegnamy reklamy, chyba że może damy tamtą, zaatakujemy. Ci niech leją tego. No zobaczmy, czy uda się przynajmniej uspać kogoś. No próbujmy coś, no bo to... może paraliż, może coś, no ale już pierwsi atakują, no to jest niedobrze. No, wszystko resisted. No, ja mówię, to już przy tej walce to jesteśmy martwi. Nie mam, na to nie mam żadnego sposobu, po prostu żadnego. Wszyscy giną po kolei. Po prostu chore, nie? Powiem, że już łatwiejsze jest. Aha, czyli tutaj bit to, dobra. Już łatwiejszy jest ten mistrz tych lochów. Dosłownie. O, mamy coś do wykopania. Okej.
Idziemy dalej. Znowu to samo. Kurczę. Jak sobie z tym poradzić? Dobra. Tą z tyłu tam spróbujemy załatwić zikalami. A tutaj zastosujemy... Zastosujemy jeszcze zamotanie tej dziewczynce z tyłu. Oczywiście wszystko za późno. Jeszcze przeżył, o dziwo. Dobra, tego gościa nie ma. Może ją załatwimy. Za późno, wszystko za późno. Nie mamy chyba itemów. Nie mamy. No nie, to tutaj bez Duranta to nawet nie ma co. Zresztą ona nas wszystkich już teraz wykończy. No, ale to nie ma sensu, bo bez Duranta grać się już po prostu nie da. Kurczę, że tak też wymyślili taką... Trzeba by mieć jakieś, nie wiem, odporności na takich zawodników, no. Ale ja pakuję wszystko w obrażenia, no lepsze chyba te obrażenia, bo tak to byśmy walczyli z tym murem może pół dnia. Jeden tylko ten zawodnik, no to jeśli pierwszy nie będzie atakował, to sądzę, że już więcej nigdy nie zaatakuje. I co tutaj damy mu? Dobra, makarachę może akurat będziemy pierwsi. Ach, oczywiście, musi być sam poszkodowany. No ale padł na szczęście. Okej, może być. Sam jeden ten gość więcej daje doświadczenia. Daje więcej doświadczenia jak ten... Cały mistrz tych lochów. A tu się zakręcamy, tak? No muszę przyznać, muszę patrzeć, czy czasem gdzieś tutaj nie będzie wycofywać mnie. Bo jak są takie jakieś miejsca, że lubi wycofywać, to... To raczej... Niefajna jest to sprawa. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Bardzo dziwny labirynt, trzeba przyznać, naprawdę. Właściwie to trudno nazwać labiryntem, bo na razie są proste rzeczy o Doppelganger. Okej, no to jak tak, to lutujemy, no. Ale może tych z tyłu byśmy tam ciągnęli, albo zaraz enterognisty może pojedziemy, tak, grupowo i spróbujemy sparaliżować tył. Okej, niech się dzieje. O, ukrył się. Złodziejaszek się ukrył. No niestety odporność mają na czary, w końcu nie na darmo ich upgrade'owałem mocno, prawda? Dobra, ten popłynął. To co? No to lecimy. Tego załatwimy chyba tymi rzeczami. Tam maglasem ich wymaglujemy. Tak, no zobaczmy, co się będzie działo. O, próbuje nas zauroczyć. No i coś się tu udało, widzę komuś. Dobra, padać po kolei tam. Dobra.
No to lutujemy wszystkim, co mam i walka ukończona. Koczarów musieliśmy się pozbyć niestety troszeczkę. Treasure chest, co tutaj? Do alchemii pasuje. Zapisujemy. No jakoś teraz to idzie, tak? No i dobra, trzymajmy się tej prawej strony. Gdziekolwiek nas to poprowadzi. Coś nie chce z nami walczyć, ok. My też się nie będziemy naprzykrzać. No i teraz zobaczymy, jak z aniołem nam pójdzie. Zostaw mi... No tak. Brzem musiał pierwszy ładować, no. No. Jak? Po prostu świństwo na całej linii. Najpierw sama. A czym to jeszcze? Zikalat, tak? Czary tutaj żadne. Jedynie co, to mogę przyspieszanie dać. Teraz Conan ci pokaże, gdzie raki zimują. No oczywiście jeszcze pewnie dużo, żeby go załatwić. Tutaj znowu wskrzeszanie. Czym byśmy go teraz tutaj polecieli? Już to, spróbować go w kamień może zamienić. Chociaż to jest mało prawdopodobne. Dajmy jeszcze laskorek. Prędkość mu obniżmy. I znowu nam sama załatwia. Twardy jest jak nie wiem co. Jeszcze się wyleczył. No nie. Ale jest normalnie. Uparciuch. Ty masz paść i zginąć. Nie mamy czym go już za bardzo bić. No i też Takera. No nie, to za dużo razy poginęli, to nawet szkoda walczyć z nim, bo nie wyszło. Pierwszy atakował i po prostu się nie udało. To nic, uciekamy z tej walki. Niestety. Nie ma co. I odczytujemy stan gry oczywiście. Za dużo razy zginęli, to potem mi ze starości nogi wyciągną. No. Okej. Okay. Tak, tu była walka, to ja sobie zapiszę. Kto? Ona. Zawsze ona. Może nie zawsze, ale często ona, powiedzmy. No i pytanie. Wiedziałem, że będzie... No kurczę, czego ona pierwsza musi uderzać? No, bo to jest przecież... Nienormalne. A, akurat Ghost Swarm, jeszcze to się mi tutaj fajnie zrobiło. No to nie, no to nie będę się denerwował po prostu. Będą mnie mordować. Jak to wygląda ta mapa? Tak jakoś dziwnie to wygląda, dobra. Aha, czyli tutaj właściwie zawracam. Tak. Okej, to trzeba tutaj wejść tędy, dobra, to wchodzę tędy. No nie wiem. A, dobra. Może tego uda się akurat. Jeśli pierwsi uderzamy, to mamy szansę, że go załatwimy, ale counter-atakiem mi to zajechał. Trochę niedobrze. Nie wiem, co się z nim stało. Ale chyba nie zasnął, a może i zasnął.
Dobrze by było, jakby zasnął. Okej, Conan zrobił robotę teraz. Może i zasnął. Lepiej w broniach mieć te czary, bo w broniach jest to do siebie, że jest taka dobra rzecz z tymi brońmi, że one jak już zaczarują, to zaczarują. Okej. O, akurat tutaj walka, tak? Doppelganger. No dobra. Dobra, musimy skupić się na rycerzu, bo on jest najmocniejszy, czyli na Conanie. Tak, trzeba się skupić. Co byśmy tutaj wzięli? A spróbujmy zamotać jeszcze towarzystwo. Zobaczymy. No, ten chciał ochraniać, no to ochronił. To ochroni. Przyłożył. No dostało się Conanowi to konkretnie. Prawie nie żyje. Ale wyleczy go, tak jest. Ten też się wyleczył? O skurczygnat. O skurczygnat. Dobra, tamtych z tyłu tutaj już pucujemy. Tak, delikatnie. No. Lutuj go. Tamci z tyłu to nie stanowią większego, od tego trzeba właśnie załatwić. Już nie ma księciunia. Dobra, lutujemy teraz tych i za chwilę będzie pozamiatane. Twardziele? Nie na długo. No i brawo. Jest chociaż skrzynka. Dobrze. Gdzie to jesteśmy? Tu. No to właściwie to już wszystko mamy obeznane, to musimy w kolejne drzwi wejść, tak? Tylko musimy stąd powrócić. Tak, oczywiście będą walki. Aniołek. A, mam nadzieję, że teraz się uda go załatwić. Chociaż nie bardzo mamy czym, ale jeśli będziemy pierwsi, to damy radę, ale on pierwszy uderzył, no i zabił sama, no. Wszystko za późno, no. Jeśli on pierwszy uderza, to nie mamy szans, to nie będziemy mieć szans, niestety nigdy. Tak, wytrzymaje to i twarde jak nie wiem co. Zawsze sam będzie dostawał lanie. No tutaj czarami to nic mu nie zrobimy, no jedyna nadzieja to... No dobra, załatwił go. Dobra, to akurat trucizna to nie jest problemem. Dobra. Okej, dobra jest. Okej, gdzie to jesteśmy? Tutaj, w tym miejscu, więc idziemy do przodu. Pokonaliśmy tego aniołka.
O, jeszcze tutaj przed samym wyjściem. Ci znowu. Dobra. A tutaj skillem ich potraktujemy. Dobra, Enter Ognistą ze dwa razy. I tam kapłana jakiegoś z tyłu może wylutujemy. Kogoś tu ochrania, widzę. No będą się bronić, wiadomo. Zostaw mi Konana, no. Dobra, padł. Tucker go wyleczy. Tamten się wyleczył teraz na maksa. Chociaż tamten to nie jest akurat taki specjalnie ciężki. Dobra, tych z tyłu potraktujmy delikatnie. Dobra, następny z głowy. Ukrył się. Cwaniak. To ukrycie mu się na niewiele zda. Tak. Tak zwane połknięcie zadziałał przez ziemię. I to dla dwóch osób. O, gnojarstwo. Okropne. A macie tam z tyłu jeszcze odparcie. Usypianie. Lutować tego tutaj, dobra. I znowu, i tak w kółko. O, to padnie już coś. Nie było mowy, dobra. Jedna postać niestety zginęła. Przynajmniej na chwilę. Dobra. Dobra, teraz wchodzimy w trzecie drzwi. Zapiszemy przed tymi drzwiami. Idziemy. Od razu walka, tak jak już myślałem. Będzie po nas, czy go załatwimy? Dobra, lutujemy wszystkim, co mamy. Pierwsi atakujemy, to jest szansa go załatwić. Zawczasu. Dobra. Poszło dobrze. Cudownie. Dobrze, bardzo dużo przedmiotów się tutaj zdobywa. Idziemy dalej. Przepatrzeć, czy... Co teraz? Relaks. Relaksik. Bardzo dobrze. Podoba mi się relaksik. Jeśli jest. A counterattack oczywiście. Dobra, już gościa nie ma. Skurczybyki mają te counter-ataki. Tylko, że nie ma takiego czaru jak osłabienie. Tamtą z tyłu załatwimy. Możemy ich próbować uśpić. Tą z tyłu tam pomęczymy trochę. Dobra, jeden śpi.
Co? A nie, ona nie usnęła, tylko tak została, jakby to powiedzieć, przez broń coś tam, nie wiem, otruta, albo może coś takiego się stało z nią, nie wiem. Lutujemy wszystkim, co mamy teraz i powinno... No counter attack, no counter attack ciągle. Dobra. Załatwiony wreszcie. O, okej. Kto tutaj najbardziej... Bo ten... Dobra. 65, 7, kurczę, ale normalne latka im lecą do góry. Za często giną po prostu. Okej, to będzie znowu jakaś taka sytuacja. No dobrze, nie chcą walczyć, w porządku. Ja też na siłę nikogo zmuszał do niczego nie będę. Chociaż do doświadczenia można by było walczyć, tak, ale zależy z kim jeszcze by ta była walka. Polutujemy wszystkim, co mamy. Myślę, że nie powinien być pierwszy. Dobra. Dobrze. Lećmy dalej. Tak wygląda, no. Przynajmniej jest proste. Idziemy prosto. Nic się nie dzieje. Jest dobrze. Od czasu do czasu jakaś walka. Tu akurat nie ma nic. O! Mamy znowu, ale mnie wystraszył znowu. Kurka wodna. Jak mnie ten mur straszy. Dobra, uśpijmy go. Tak jakby raz nie zadziałało, to przynajmniej drugi raz niech zadziała. O, odparł. No, ale tutaj mamy moc, co prawda. Ale on też potrafi przyłożyć ten mur. O, zginął. No, brakło może jeszcze tych paru punktów, żeby nie uszkodził aż tak bardzo tego Takera, no ale trudno. Czyli on tutaj tak se krąży ten cały koleś. Ja nie wiem, czy tutaj czasem... O, wycofało mnie. Nie, no niestety muszę z nim stoczyć kolejną bitwę. Zaraz może by ich troszeczkę podleczył. Z tego względu, że... Ja... Świetny ten mur jest. Podoba mi się graficznie. Jego aparycja. Dobra, śpi. No to teraz już jest nasz. O. Szybko padł. No nie jest taki wytrzymały. Dobra, gdzie to mamy iść? Aha, do drzwi, to idziemy. Ten znowu zawodnik. Lutujemy go wszystkim, co mamy. Zostaw mi sama. No ja cię kręcę. No nie, no to przecież... Nic, odczytam, gdzie, żeby taki zawodnik... Rozumiem, jak jest... Jakiś mocniejszy bardziej, to jeszcze, ale taki zawodnik, żeby mnie tak potraktował. O, przy okazji jakieś tutaj żeśmy jeszcze zioło znaleźli po drodze. No, trochę tak nieładnie. Co tu mamy? Rozrywkę. Dobra. Tutaj ich spróbujmy uspać. Tamtą z tyłu nie uśpijmy, tak? Ale możemy
tych jeszcze poprawić na uspanie, tamto możemy trochę zdenerwować. Jeden się... No, ale przynajmniej jak śpią, to... No i dobra, to wtedy nie mają counterataków. I o to chodzi. Tak, tamta z tyłu została podrażniona. Teraz lutujemy wszystkim, co mamy. Oni się nie obudzą już. Tak jest. Jeszcze tamtej się dostało za karę. No i z głowy. Dobrze. Dobra. Lecimy dalej do przodu. Oczywiście musi być... A, Mr. Gigant. Mr. Gigant. Na niego jakiś czar działał? Usypiania chyba nic na niego nie działało. Chyba nic na niego nie działało. A możemy go najwyżej pozbawić rzucania czarów, chyba że zginie wcześniej. No właśnie. Magic Drain. Ok. O. Już po nas. Lutujemy wszystkim, co mamy. Counterattack. Może łba nie utnie. No rzeczywiście. No już się zaczyna. Uch. Normalne to? Dobra, uciekamy, bo... Jeśli zdążymy w ogóle, no. O, 17 obrażeń, ale głowa spadła. Fantastyka naukowa. Inaczej tej gry po prostu się przejść nie da. Inaczej się przejść nie da. Dobra, zobaczmy. Teraz tutaj ostatnie drzwi, bo tu już wszystko odkryliśmy. To wchodzimy w te drzwi. Doppelganger. To najczęściej są doppelgangery. Dobra, tych z tyłu. Dobra, enteroknisty. Dobra, spróbujmy ich tutaj sparaliżować z przodu. No i po co mu to było? Chciało mu się ochraniać, to... Ochronił. Ciężko jest ich sparaliżować. No tak. No się skurczybyki wyleczyli, no. O kurka, to będzie niełatwa walka w takim układzie. Dawaj enteroknisty jeszcze. Tutaj dajmy confusing, może akurat zamotanie zadziała. Dobra, jeden z głowy. Nie, zamotanie nie zadziałało.
Tego trzeba załatwić, bo on ma te wszystkie mikstury i im po prostu daje. Im po prostu daje. Więc bierzemy się za gościa. Już go nie ma. Likwidujemy pozostałych. Dobra. Do widzenia. I już po tobie. Już cię nikt nie wyleczy. Dobra. Nie jest źle. Tylko tyle, że doświadczenia żadnego. Dobrze. No i tak, tu mamy wejście. Co tu jest? Aha. No dobra, to idziemy na razie tędy. Tu kolejne wejście. Może niepotrzebnie. To już po nas. Lutujemy wszystkim, co mamy. Pierwsi będziemy. No, nie do końca. Przeżył? Nie przeżył. Nie. Dobra. Dobra. Jeden przeważnie, jedna osoba nie przeżywa. Okej. Dobra. Okej. Dobra, nie wchodzimy tu jeszcze. Idźmy tędy, aby tradycji stało się zadość. A nie zaczynam kombinować. No, dobra. Bije mnie. Ale chyba nie na długo. Tak jest. Dobrze. Zobaczmy, jak to... Tak to wygląda. Dziwnie. Ale idziemy do przodu. Tu są kolejne drzwi, widzę. O, jakieś zioło. Idziemy dalej. Nie wiem, czy mnie gdzieś nie cofa. Nie, na szczęście jeszcze nie. Kolejna walka. Nie chcą walczyć. Bardzo dobrze. Zapiszę w tym miejscu, gdzie nie chcieli ze mną walczyć. Anioł znowu. Jak będziemy pierwsi, to mamy szansę go pokonać. Jeśli nie będziemy pierwsi, to niestety będzie z nami bardzo, bardzo źle. Co tutaj? Może byśmy... A nie, bo tutaj... Imolarati. Elnam, no też by było tutaj. A, może Robukandem. Zwiększymy mu obronę. A tutaj czym byśmy? No nic mu nie zrobimy. Jedynie Zikal. No i dobra, kto pierwszy? Dobra, mamy szansę. No. Okej, wyleczył się nieco. Może się nie zdąży jeszcze wyleczyć, to go załatwimy. Może się uda go uspać, chociaż to jest mało prawdopodobne, bo tutaj raczej niewiele mu zrobimy. Chociaż tutaj też te czary spania to się trochę przydadzą, co może Zenonadar. Zostaw, zostaw. O, udało się go uspać. O dziwo, to się bardzo rzadko zdarza. Och, pięknie zaliczył. Okej, dajemy radę. Pokonaliśmy go. Bez żadnych strat w ludziach.
Idźmy do przodu dalej. Dobrze idę? Tu, a nie, tu miałem iść najpierw. Dobra, tu. Idziemy tędy na razie. Czyli tu nie ma nic. Dobra, tutaj nie ma nic. Jeszcze tędy. O! O proszę, mamy poziom 9. Ale jeszcze musimy 8 do końca. No, ho, 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 ho. Ale świetnie. Powalczymy sobie z panem kolesiem. Dobrze. A, tutaj... A to Rami sama niech robi robotę. Tutaj ewentualnie... może się go uda uspać. Jak nie, to jeszcze tu. No i zobaczmy. Pogryzł mnie trochę. Podparł ten Rami samowy. Dobra, a teraz już mamy na miękko gościa. Dobrze. Okej. Idziemy dalej. Kawał drogi się musimy wrócić trochę. O, no i z nim będziemy mieć teraz tutaj, widzę, częstą chyba przeprawę. Tutaj z Zikalem pojadę, tutaj go próbujemy uspać. Ojej, 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 ojej. Źle się zachował. No i co z tego jak... Ile już ma lat? Sam, 168. No muszę mu zmniejszać lata. Bo normalnie gość wylata, jak mu nie zmniejszę lata. Dobra, teraz tędy pójdziemy. O ile tam dojdziemy. Dobra, to tego z tyłu tam niech atakują. Dobra, co tu jeszcze byśmy zrobili? No nie mam zbyt wielu możliwości. Można jeszcze spróbować go sparaliżować. Dobra, tamtego lej z tyłu. Counter atak coś nie zadziałał. Na szczęście. Jego. Tamten odpiera jak na razie wszystko. Dobra, jest szansa, bo tamten jest z tyłu troszkę przyblokowany. Więc jak jest z tyłu troszkę przyblokowany, to możemy tamtego mucić i co. I on padnie wreszcie, dobra. No i teraz pozostał tylko diabołek. Mocarny jest wytrzymałościowo, ale i na niego kryska przyszła. Dobra. Bomba. Została zneutralizowana. Czyli... jakby to powiedzieć, sam jest dobrym saperem. Idziemy dalej. I kolejna bijatyka, Doppelganger. Ojejej. Dobra, kogo? Tego na środku musimy załatwić, żeby ich nie leczył po prostu. Dobra,
może ktoś uśnie. Janiwe Code? A dobra, dajmy Janiwe Code. Właśnie, dawno tego czaru nie używam. A przecież on jest całkiem niezły. My też to mamy. No, pięknie. Pojechał z Ilmolarat i to już czarów nie ma. I poziom się obniżył, tak? Ale mi oczywiście sama musieli załatwić, no. No nie, to będzie do odczytania. Bo tutaj szkoda, żeby takie straty były, to jest absolutnie niemożliwe. Dobra, powyżywajcie się trochę na mnie, no. Macie okazję. No nie, no jeszcze go leczysz, no nie lecz go, tylko po prostu... Za duże straty. Dobra, może go wykończą szybciej. Uciekaj. Oj, ale go przyskrzynili, no. Co ten się nie rusza, no? No. Kuriozum. Nikt go zabić nie może. A Wajza też nie umie uciec, no. Dobra, może go wreszcie trucizna załatwi. Uciekł wreszcie. Dobra. Dobra, lećmy dalej. Tak, bo to było nieporozumienie. Jesteśmy martwi? Nie wiem, lutujmy. Chyba tak. Niestety, mina już padła. Co tam ten rzuca? Chyba, że teraz damy radę ją pokonać. Minę można wskrzeszać, bo akurat jest dobra. Pozostał jeszcze tylko ten troopers. Dobra. Ohoho. Okej. Cleric Blaster. Dobra. Wskrzeszamy. Ta nie zginęła za dużo razy, więc można ją wskrzeszać. Gdzie to jesteśmy? Aha, tutaj, już przy tych drzwiach, tak? Przed wejściem do tych drzwi to jednak zapiszę. Co teraz? Jesteśmy martwi, chyba że będziemy pierwsi. To jeszcze mamy szansę go załatwić. Counterattack. No nie, bez Duranta nie da rady. Nawet jak go wykończymy. Dobra. Co jak co, ale... Już się motam trochę. Ale bez naszego wskrzeszyciela nie możemy grać.
O, smoczysko. O, smok to jest raczej niezbyt wymagającym przeciwnikiem, ale dobrze jest go uspać, bo potrafi przyłożyć. A tak to dopóki nie śpi, to ma mocną obronę. Sparaliżowany jest. I to bronią. I to bronią, żeby było wiadomo. No to lutujemy wszystkim, co mamy. On się nie obudzi. Z paraliżu już się nie wydostanie. Dobra. Coś do wydobycia. Okej. I idziemy dalej. Znowu. Déjà vu. Kogo tu najpierw załatwiać? Czy... Nie wiem, czy czasem tych czarowników z tyłu nie załatwić, czy tego gościa. Żeby ich nie leczył po prostu, no. Dobra, reszta niech lutuje tych z tyłu. Na protekcję się gdzieś tam na kość. Dobra, tego mamy z głowy. Kurczę! Jeżeli nam wiadomo co. Dobra, enterokiem ich pojedziemy. No i z głowy mam przynajmniej czarowników jak na razie. Ciekawe, czy co Durant zrobi, jak jest zauroczony, czy mi wskrzesi tego sama. Chyba nie, bo już, o, już jest nieaktywny. Dobra, może kogoś zamienimy w kamień, aby się przydało. Zamiast skrzeszać Duranta, to ja nim atakuję. Bez sensu trochę. Zobaczymy, co to z tego wyniknie. Czy zdążymy w ogóle? Okej. Okay. Wszyscy... są. Dobra. Niesamowity ten. Tak, i tutaj będzie do końca. I tyle. Tyle tutaj. Dobra, zapiszę, bo jakby ten chodzący mur gdzieś mi się tu pojawił, się pewnie znów wystraszę. Okej. Wyszliśmy z tego, teraz do tych drzwi, tak? Świetnie. No to idę. No oczywiście coś musi być, smoczysko. Obyśmy atakowali pierwsi. No, a zaraz może tutaj go uśpimy. Może się uda, może padnie zawczasu. Nie, nie padł zawczasu i uszkodził mi Takera.
Nie udało się go uspać. Dobra. Jeden cios wystarczy. Porządny. Dobra, ale jeszcze jakoś się trzymamy. To idziemy do przodu, no. Teraz w te drzwi, tak? Tak jak myślałem, że coś tu będzie po nas. Chyba, że. Counter attack. Hilda załatwiona. Jak go nie zetnie, to będzie ok. O nie, to już jest po ptakach. Już po walce. No, co z tego? Dobra. Tak, będzie tu walka, tak jest. Teraz ten, nie wiem co gorsze. Ale tego to jakoś można przeżyć w sumie. Ale już wiem co zrobię. Tutaj mamy ten czar, który... Dobra, uleczmy gościa. Uleczmy gościa. Tutaj raczej temu to niewiele zrobimy, więc można atakować. A tutaj damy ten czar Bifej, żeby koncentracja ataku była na konanie. Tylko trochę za późno oczywiście te czary są wykorzystywane i drużyna moja dostaje pucuwę przez to, no. Okej. Okay. On ma duży poziom. Ma dość spory poziom oczywiście obrony, więc niech będzie skupiony atak na nim, a reszta niech lutuje po prostu i tyle, no bo co zrobimy? Oczywiście tutaj te obrażenia są niczym. Tak. Okej. No, ale tutaj jest szansa wtedy na przetrwanie, tak? Dostanie się trochę Konanowi, ale przetrwają ją inni. Dobra. Idziemy znowu. Kolejna walka po nas. Chyba, że będziemy pierwsi. A będziemy pierwsi? W życiu. No właśnie. Chyba, że teraz może przestanie strzelać. Dobra. Okej. Nieźle. Dobra. Tutaj możemy ją skrzesić. Okej, okay, to może być. O, coś tutaj jest, nie wiem co. Mystic Square. Seal of the Gods, Turnback. Tutaj jest coś potrzebne. I to na którymś poziomie z kolei jest. Wiem, że wyczytałem, że to jest na tej zasadzie, że tutaj trzeba jakiś mieć klucz i potem po tych wszystkich poziomach z powrotem trzeba przejść i pootwierać te pieczęcie i stoczyć walkę z jakimś bogiem. Bożkiem raczej. Są wszystko bożki jakieś wynaturzone. Dobra, idziemy dalej. Tu już mamy to rozgryzione. Wracamy się.
Długa droga do powrotna, dobra. I dalej. Następne korytarze. Olbrzym. To co, lutujemy wszystkim chyba co mamy. Mam nadzieję, że nie zacznie uderzać coś zepsuł. Za karę zginę. Dobra. Dobra, od razu weźmiemy naprawianie, bo to tak nie może być. Idziemy dalej. Tutaj teraz, tak? A to? Hopla. O! Dobra, tamten jest zablokowany. To dobrze by było jego nie zabijać. Tylko tego z tyłu załatwić. No, ale tu się nie da, widzę inaczej. Uspać jakby się go dało, to było jeszcze świetnie. Chociaż tam jest potem tamta, to nie wiadomo jak to zadziała. Odparł ten czar. Dobra, załatw tego szkieletora jeszcze. Się ma dobrze szkieletor. Co? Załatwiać szkieletora. Ten padnie teraz prawdopodobnie. No zobaczymy jak to wyjdzie. Co? Na szczęście głowy nie ściął. A, teraz już padła, no tak. No oczywiście. Ten już popłynął. Ten już go załatwił. Ale bardzo źle wygląda sam, chyba że go wyleczy. No i teraz ta. Tylko czy my atakujemy, czy ona zaatakuje pierwsza? O, nie wskrzesimy, nie wskrzesimy. O. Jedynie mogę wzmocnić całą drużynę na razie. A tym co mogę zrobić? No nie, spróbować może ją zamienić w kamień jakimś cudem. No nie, jak Duran padnie, to już jest po ptakach. No nie ma na nią siły, ona jest tak szybka, że po prostu nie ma szans. Dobra, uciekamy stąd, bo to nic nie... To szkoda nawet. Trzeba odczytać stan gry już. Ile tu można mieć ataków w turze? Dobra. Dobra, zapiszę tutaj przed wejściem w te drzwi, bo to chyba te drzwi, tak? Te drzwi. I tutaj od razu było ciężko. No ale teraz mamy super sprawę. Takie walki to rozumiem. Co prawda nie dają wiele doświadczenia, ale przynajmniej pozwalają na to, żeby jak najszybciej wyeksplorować ten cały teren. Bardzo nieprzyjazny zresztą. Po nas. To już po nas. Chyba, że weźmiemy się za tą z tyłu i będziemy liczyć na to, że nas ten nie załatwi. Zeno nad Arem jeszcze tam polecimy. No nie da się tak grać, no nie da się. Uch, jak dużo obrażeń dostała.
Tak, jeszcze teraz ten będzie tutaj nas wykańczał. Tak, ten układ, który teraz jest, jest po prostu nie do przejścia. Chyba może raz mi się udało. Nie zdążyła nawet cokolwiek powiedzieć. To jest 100% trafienia po prostu. Nie wiem, czy walka z tymi całymi bożkami, czy nie jest prostsza niż z tym czymś po prostu, no. Gdzie to jestem? Tutaj. Okej. Tu była walka, więc zapiszę, chyba tu była. Nie, nie tu, tu. I tak blisko. Jesteśmy martwi. No tak, jeśli pierwszy, to tak. Okej. Uciekamy. To już nie ma sensu. Jeszcze zanim uciekniemy, to nas wybije. Kolejne podejście, z czym teraz? Ten sam. Będziemy pierwsi. Jeśli będziemy pierwsi, to mamy szansę. Coś mu się stało. Oczywiście sam musiał zginąć, jak zwykle. No. Konkretna porażka. To się nazywa dopiero jatka. Dobrze, myślę, że na tym zakończę ten odcinek, więc do usłyszenia w następnym. Pozdrawiam.